Czy masz świadomość? Nie jedz dużo. Pierwsze objawy zakwaszenia. Bóle głowy, nadmierna senność i bezsenność, zły sen, ospałość, chandry, arytmie, przewlekłe zmęczenie, zrzędliwość, nadwrażliwość, płaczliwość, zaburzenia koncentracji, przygnębienie, huśtawki nastroju, złość, wybuchy, agresji, niepokój, lęki, zaczynasz coś i nie kończysz, masz kwaśny posmak w ustach, po jedzeniu masz nieprzepartą ochotę na coś słodkiego. A więc coś, co najczęściej kładziemy na kark przepracowania, pośpiechu i stresu, co zresztą wtórnie także prowadzi do zakwaszenia. I często taki pacjent po przeprowadzeniu licznych badań kierowany jest do psychiatry. To jest poza rozumem, podobnie jak w przypadku próby odstawienia narkotyków. Próba odstawienia kluseczków, pizzy, ciast, chleba zawierających to zboże daje objawy podobne do głodu narkotycznego. Pszenica wywołuje napady wilczego apetytu i wiecznego głodu, szczególnie wieczorem, i jedzenia ponad miarę wyrabianych z niej produktów. A one często idą w parze z cukrem, tłuszczami trans i mlekiem. I specjaliści, alergolodzy, diabetolodzy, psychiatrzy, kardiolodzy, gastroenterolodzy, pediatrzy i inni mają z czego żyć. Dano tam myłek od lekarza do kucharza. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest doktor nauk medycznych Danuta Myłek, znana specjalistka w zakresie alergologii i dermatologii, autorka licznych książek, m.in. książki Od lekarza do kucharza, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry pani doktor. Witam serdecznie pana i witam serdecznie słuchaczy. Pani doktor, dlaczego bardzo dbamy, aby wlewać do zbiornika naszych samochodów właściwe paliwo, ale nie przywiązujemy wagi do tego, co wlewamy do naszego organizmu? No to znaczy dlaczego? To jest niska świadomość. Przede wszystkim zdrowych nawyków to się nabiera w dzieciństwie. Więc to jest programowanie dziecka. My programujemy dzieci. Jeżeli ich nauczymy tego, co sami robimy, a my to umiemy, bo nasza matka tak robiła, nasza babka, i jakby nie interesujemy się współczesnymi nowymi danymi, badaniami i tak dalej, no to żyjemy sobie tak z pokolenia na pokolenie, jak drzewiej bywało. Ale to nie zawsze jest dobre. I ta moja książka oparta na 50-letnim jakby badaniu, co ludzie jedzą na co dzień. Każdy mój pacjent dostaje taki 6-dniowy rejestr i ma zanotować, co zjadł i skład tego, co zjadł. I ja wtedy mam łatwiej wykazać takiemu pacjentowi, co on robi źle. Ja widzę, czego mu brakuje, czego jest za dużo. To jest najłatwiejszy sposób jakby oceny tego, co sam pacjent robi. I z tego powstała ta książka, bo to nie jest książka wydumana, tylko ona jest oparta na życiu pacjentów, ale także i moich osobistych kiedyś tam. Także nie odważymy się do samochodu, który jest na diesel, wlać benzyny i vice versa, prawda? Bo samochód się zepsuje, nie ruszy nawet. Ale do organizmu to w ogóle nie zastanawiamy się, czy ten diesel wlewamy, czy benzynę. A potem się dziwimy, że to paliwo nam psuje ten silnik, czyli nasz niezwykle skomplikowany organizm. Więc może warto się zastanowić, to co my, jakie my paliwo wrzucamy do tego naszego organizmu. Jeżeli chorujemy, no to gdzie idziemy? Albo się sami leczymy z internetu od koleżanki i tak dalej, albo idziemy do lekarza. Albo coś tam badamy, albo nie dostajemy, lub nie dostajemy garści tabletek. No i wierzymy, że tabletka nas zbawi. Ja często kiedyś, bo dzisiaj to tacy pacjenci do mnie nie trafiają nawet, ale no ludzie myślą, że no lekarz jest po to, żeby wypisał receptę, dał tabletkę jakąś cudotwórczą i wszystko powinno przejść. No ale rzadko to dokonujemy rachunku sumienia, a czy myśmy w ogóle dobrze zrobili, czy my dobrze jemy, a czy nie zaśmieciłem tego
pięknego, cudownego naszego silnika, tak? Także trzeba się zawsze zastanowić, zwłaszcza jak chorujemy, a skąd mi się to wzięło? Bo jest taka rzecz, o której rzadko kto wie, poza lekarzami, że my codziennie od urodzenia umieramy. Codziennie pewna grupa komórek, enzymów, różnych przeciwciał, innych struktur białkowych i innych, idzie na cmentarz, kończy swoje życie, zrobiło swoje zadanie i koniec z nim. Jest takie zjawisko apoptozy, czyli takiej cichej, zaplanowanej śmierci komórkowej i na jej miejsce mamy codziennie tą strukturę odbudować. Z czego? Ano z jedzenia. Z tego, co dostarczymy, z tego, co napijemy się, z tego, co zjemy. Jeżeli to do nas pasuje, jak klocek Lego, to budowla jest trwała i piękna. Ale jeśli my wrzucamy na ten talerz, co nam przyjdzie do głowy, i często, gęsto to nie ma żadnej wartości, a wręcz jest toksyczne, no to siłą rzeczy kończy się nam zdrowie, prawda? Także stąd wynika takiej nieznajomości tej rzeczy właśnie, od dzieciństwa, że dzieci zaczynają chorować, a powinny być zdrowe, bo mają pełno różnych hormonów wzrostu. Ta gra hormonalna powoduje, że dzieci często gwoździe mogą jeść i będą zdrowe. No, ale jeżeli one są trochę słabsze, a to wynika z bardzo wielu rzeczy w trakcie ciąży, w trakcie, czy jest karmione piersią, czy nie, jakie rzeczy wprowadza potem, no to potem jakie dzieciństwo, taka dorosłość. Także to w rodzicach leży ten pierwszy krok, naucz dziecko tego, co należy. To on będzie miał zdrowy nawyk. A jak już my wypracujemy pewien mechanizm w mózgu, a zwłaszcza jeżeli zjadamy pokarmy, które uzależniają jak narkotyki, no to potem jest ciężko się z tego ślepego zaułka wycofać. Najgorszym trucicielem i jednocześnie uzależniaczem jest cukier. A jeżeli ktoś Właśnie, nie ale jedzie... o cukrze jeszcze powiemy później, natomiast teraz chciałbym zapytać, po czym poznać, że mamy zakwaszony organizm? No to jest kolejny element żywienia, poza tym, co mamy zjeść, to jeszcze jakie proporcje są poszczególnych pokarmów i jak my łączymy te pokarmy ze sobą. Człowiek powinien mieć pH w komórkach organizmu 7,43 i ten range, ta norma pomiędzy patologią jedną z jednej strony i z drugiej jest tylko o 0,1. Pomiędzy 7,33 a 7,43. Jeżeli spadłby nam to zakwaszenie, spadłoby poniżej 6,9, to jest śmierć. Ale dzięki temu, że mamy sprawne takie bufory, takie zobojętniacze, do których należy przede wszystkim płuca, bo to wielki narząd, i my wydychamy to w postaci dwutlenku węgla, to nadmierne zakwaszenie, trochę do krwi, a reszta przez nerki. I nerka jest łatwa do zbadania, bo my weźmiemy mocz, popatrzymy, jakie jest pH moczu i już się mniej więcej orientujemy, co się dzieje w tym organizmie. Więc ludzie zakwaszeni przede wszystkim są otyli. Szczególną otyłością, duże brzuchy, opony na biodrach, takie pikniczne, takie okrągłe, klatki piersiowe, jeśli to trwa całe życie, taki byczy kark, nadmierna ilość tłuszczu na karku. No i ci ludzie po prostu chorują na różne choroby, praktycznie prawie całą medycynę, bo to, co pan odczytał, no to od mózgu poprzez serce, naczynia, nadciśnienie, miażdżyce i tak dalej. Ale też i te choroby, jeżeli sobie wyhodujemy, to one też powodują zakwaszanie, bo gorzej trwa, bo gorzej jakby przebiega to odkwaszanie naturalne ze strony naszego organizmu. Poza tym, jak my żyjemy wszyscy, w jakimś stresie i pośpiechu, prawda? Co też jakby nakręca to zakwaszenie i co najgorsze, Polacy należą do okrutnych lekomanów. A już zwłaszcza teraz jakieś szaleństwo suplementacji kompletnej, nieprzemyślanej, nie wiadomo czym, nie wiadomo po co, bez badań, na oko, powoduje też niestety zakwaszanie. No i teraz świadomość, które pokarmy zakwaszają, a które odkwaszają. Prawda?
I tak ogólnie można powiedzieć, że białka cukier zakwasza, a produkty roślinne ogólnie rzecz biorąc odkwaszają z drobnymi wyjątkami. I to warto wiedzieć na przykład, że najbardziej zakwaszające produkty to są piwo, kawa, różne kole. To są najgorsze rzeczy, takie, które bardzo powszechnie ludzie spożywają. A w jedzeniu to jest w mięsach wieprzowina, długo potem nic i dopiero potem gdzieś tam wołowina o 100 takich punktów mniej, cielęcina, drób, na końcu ryby kilkadziesiąt, prawda? Zboża też zakwaszają, ale w dużym stopniu mniej niż mięsa. I właściwie wszystkie są kwasogenne, a najbardziej kwasogenny jest jęczmień. To też te piwa, które są na jęczmieniu, też są kwasogenne. A dopiero potem jest owies, a dopiero potem żyto i tak dalej. Przy czym najbardziej to jest ten jęczmień i owies. Jęczmień, proszę sobie wyobrazić, jest bardziej zakwaszający niż wołowina. Czyli zaraz po wieprzowinie jest jęczmień. Potem wołowina i ex aequo owsianka, owies. I dopiero potem różne inne. No i palacze też się zakwaszają, niestety. Natomiast zasadogenne są wszystkie warzywa, z wyjątkiem ziemniaków, ale najbardziej zasadogennym warzywem jest burak, potem marchewka i potem pomidory, i potem wszystkie inne warzywa, ale one są, że tak powiem, na tym najwyższym jakby podeście. Także pamiętajmy o tym, żeby jednej porcji tego, co zakwasza, czyli na przykład mięsa, towarzyszyła co najmniej dwie, trzy porcje tego, co jest zasadogenne, czyli warzyw. Dlaczego to taka różnica jest? Bo na przykład, jakbyśmy to ocenili w jakichś tam punktach, bo tak, to ja przytaczam badania Instytutu Żywności i Żywienia. Wieprzowina ma 280 tam ileś, prawda, tych punktów. A najbardziej zasadogenny produkt, czyli burak, no to tam ma 60 ileś, prawda? No, nawet 89, prawie 90, ale wieprzowina ma 280 ile, prawda? Więc to trzeba podzielić, żeby było równo, żeby była równowaga. To trzeba te 3-4 razy więcej wziąć tego zasadogennego jedzenia. Także działanie produktów tych zasadogennych jest od 2 do 5 razy słabsze niż działanie niszczące produktów kwasogennych. Tak? Rzadko kiedy z powodu trybu żywienia, stylu żywienia, mamy odwrotną sytuację, czyli zasadowice. To właściwie przy pomocy diety to trudno to osiągnąć. To na ogół wtedy, kiedy mamy ciężko chore różne narządy i w zasadzie nic nie działa normalnie. Także zakwaszenie jest czymś takim, o czym my w ogóle nie wiemy. Często się to wyśmiewa. A niestety jest to życiowa sprawa, bo jeżeli pacjenci mają tą równowagę kwasowo-zasadową przesuniętą poza to 7,43, to wtedy w takim organizmie łatwiej na przykład o infestacje pasożytami, grzybami, różnymi bakteriami, wirusami. Także człowiek często chorujący, człowiek otyły, człowiek wiecznie zirytowany, nadwrażliwy i taki zmęczony, no to znaczy, że jest zakwaszony. To nie są jakieś typowe objawy, ale dają do myślenia, prawda? A dla kawoszy ma Pani jakieś rozwiązanie dla nam? Znajomość rzeczy. Dlatego to w książce piszę, cały rozdział jest na ten temat. Zupełnie, no, zupełnie out ze wszystkiego, prawda? Czyli osobny rozdział do tego, żeby podać szczegółową informację, co z tym zakwaszeniem, dlaczego to jest ważne, które są kwasogenne, które zasadogenne. I jest jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna w tym aspekcie, to znaczy łączenie potraw. Jeżeli my, co robi Polak, co je na śniadanie? Chleb z jajecznicą, chleb z szynką, tak? Tak. No właśnie. Chleb to jest produkt zbożowy, który ma skrobie w sobie. To samo mięso, ziemniaki. To też ziemniak jest produktem skrobiowym. A białko, czy to będzie jajko, czy to będzie
czy to będzie jakieś mięso, czy jakaś ryba, jest produktem białkowym. I teraz skrobia trawi się już w jamie ustnej, już dalej się nie trawi. Jak my tutaj cierpliwie nie pogryziemy, nie wymieszamy ze śliną, to wszystko, co jest skrobią, a to są wszystkie zboża, ziemniaki, bataty, banany, to dalej się nie strawi, tylko będzie fermentować i gnić. A pH do tego trawienia w jamie ustnej jest 8, bardzo wysokie, zasadowe. Natomiast białka wszystkie trawią się dopiero w żołądku. W pH przeciwstawnym 1,5 do 2. Dopiero wtedy mogą te białka, które są strukturami złożonymi z maleńkich takich jakby cegiełek, czyli z aminokwasów, mogą się strawić do tych aminokwasów, bo tylko one dalej w jelicie cienkim przecisną się przez bardzo ścisłe takie połączenia w śluzówce jelita, żeby się dostały do środka i nas odbudowywały czy budowały. Natomiast jak my mamy w jednym kęsie produkt zasadowy, który się tam już strawił i ma pH 8, i to mięso, powiedzmy, czy rybę, czy jajko, i my to połkniemy do żołądka, gdzie jest pH 1,5, bo takie powinno być, to my podnosimy to pH tym pH 8, prawda? I wtedy mamy 4, 4,5, 5, a w takich warunkach to białko już nie będzie się tak trawiło gładziutko do tych aminokwasów. I wtedy może tak być, że niestrawione do końca białka, one będą na przykład dwuskładnikowe, trzyskładnikowe, mówimy dwupeptydy, trójpeptydy, idą dalej, to one się nie mieszczą w tej dziurce, którą może tylko przejść ten pojedynczy aminokwas. I wtedy to idzie dalej do jelita grubego, a tam tylko gnije. I to jest początek nowotworów jelita. Z drugiej strony, jeżeli mamy jelito już zniszczone wcześniej niewłaściwym stylem życia, i mamy nieszczelne to jelito. Te przestrzenie, te drobne są większe aniżeli fizjologicznie. To takie niedotrawione w pełni białka przechodzą przez te połączenia do środka, ale tam my mamy w organizmie taką policję jakby, która chodzi i szpera, co tu obcego weszło do organizmu. A nasz układ immunologiczny, obronny nauczył się rozpoznawać aminokwas. A nie dwa aminokwasy w kubce, czy trzy. I traktuje to jako obce. I zaczyna się zapalenie jelit. A poza tym takie coś może prowadzić do tego, że nagle nasz układ immunologiczny myli się i zaczyna traktować te białka, które my jemy, jako coś obcego. I tak się zaczyna choroba autoimmunologiczna. Tych przyczyn jest bardzo, bardzo wiele innych, ale to jest jeden z elementów nowotworów jelita czy chorób autoimmunologicznych, nie tylko jelita, ale wszystkich, to jest właśnie niewłaściwe łączenie pokarmów. Przy okazji się niestety pacjent też łatwiej zakwasza, zwłaszcza jak je za dużo białek, a nie je Jedźmy waży. dalej. Po co nam tłuszcze, na czym smażyć, a na czym nie smażyć? No, bez tłuszczów nie ma życia. Są takie badania, które dostępne dla każdego, niestety trochę drogie, ale one nam mówią o profilu żywieniowym danego pacjenta. Czyli ja wtedy wiem, ile białek na dobę ten człowiek ma zjeść, ile tłuszczów, a ile węglowodanów. I tak przeciętnie, jak no to już 6 lat te badania robię, to mogę powiedzieć, że białek na dobę człowiek ma mieć najmniej ze wszystkiego jedzenia. Około 20%, 25%, rzadko więcej tego wszystkiego, co zje w ciągu całego dnia. Węglowodanów, czyli tego, węglowodany to są zboża wszystkie, to są ziemniaki, bataty, banany i to są owoce, bo one tam mają też węglowodany, prawda, i proste, i złożone. To tak średnio około 50%. Ale to też się waha indywidualnie. A tłuszczów średnio między 1/4 a 1/3 tego całego jedzenia dobowego. Także to jest taka proporcja, jaką widzimy z badań danego człowieka. Czyli tyle tłuszczów na dobę musimy mieć. I teraz te tłuszcze mamy dwa wielkie obszary. Nasycone, to znaczy jest ich taka konstrukcja, taka budowa tych cząsteczek jest taka, że one się nie utlenią, jakby nie zardzewieją,
nie zniszczą się, nie zepsują się i nawet im temperatura nie szkodzi. I do takich właśnie tłuszczów, i na nich możemy smażyć, bo im temperatura nie szkodzi, należą tłuszcze zwierzęce wszystkie, to jest masło, to jest żółtko, to jest mięso, to są smalce, oraz dwa tłuszcze roślinne, na których możemy bez szkody smażyć. I to jest olej kokosowy i olej palmowy. Mitologia, jaką stworzono wokół tych dwóch olejów, jest taka, że każdy, kto potępia te oleje, nie dopowiada rafinowane, bo rafinacja tłuszczów jest przerażająca. I ja o tym bardzo dokładnie piszę w rozdziale o tłuszczach. Więc te dwa tłuszcze, jeśli są nierafinowane, wyciskane na zimno, są wspaniałe. Mają liczne, wspaniałe cechy. Czyli na pytanie, to na czym smażyć, to na pewno smażyć na tłuszczach bądź zwierzęcych, bądź tych dwóch olejach. Natomiast druga grupa, dużo większa, to są oleje roślinne wszystkie i one są poza tymi dwoma roślinnymi, jak kokos i palma, to są nienasycone, czyli ich konstrukcja jest taka, że tam jedno wiązanie czeka tylko na to, żeby się utlenić. Jak się utleni, czyli to jest temperatura, światło, czas, sposób przechowywania, to wtedy my, ja zjadając taki utleniony tłuszcz, na przykład smażyć na oliwie, przecież to robią wszyscy prawie, co myślą, że to jest bardzo ekologicznie i dobrze. Nieprawda, bo oliwa jest jedno nienasycona, ma troszeczkę też omega-3 i omega-6 i taki produkt, co powoduje utleniony produkt? Powoduje, że my zaczynamy produkować więcej wolnych rodników niż normalnie. A wolne rodniki to są takie niespokojne cząsteczki, które szukają, komu by tu zabrać jakiś elektron, żeby funkcjonować. I wtedy my sami zaczynamy wpadać w stany zapalne. To jest najprostsza droga do inicjacji każdej choroby, bo każda choroba jest zapaleniem. Więc jeżeli o to pan pyta, to właśnie jeśli chodzi o smażenie, to jest taka rzecz. I teraz druga rzecz odnośnie tych nasyconych kwasów tłuszczowych, tych tłuszczów nasyconych, to jest sprawa cholesterolu. Cholesterol został odsądzony od czci i wiary, jaki to straszny, że on jest przyczyną miażdżycy i tak dalej, co jest oczywiście nieprawdą. Pierwotnie to nie jest, to jest uszkodzenie ścian naczyniowych i wołanie o ratunek do wątroby, weź mi wyprodukuj trochę cholesterolu, mam dziurę w naczyniu. To tak można bardzo obrazowo to wytłumaczyć, prawda? Natomiast bez cholesterolu nie pracują we właściwy sposób błony komórkowe wszystkich naszych 40 bilionów komórek. Ona musi być tam z omega-3 kwasami razem w zespół tworzą tą błonę komórkową przepuszczalną dla jedzenia tlenu i wody i pozwalają wyjść różnym toksynom z komórki do układu limfatycznego, żeby to wyrzucić na zewnątrz i wtedy jest zdrowie. Jeśli nie ma cholesterolu, to ta błona komórkowa czegoś tam nie ma i to już się zmierza w kierunku choroby. Jakbyśmy spalili mózg, to suchej masy mózgu cholesterolu powinno być 15%. Czyli mózg kąpie się głównie w tej frakcji LDL-u, którą nazywam nie wiedzieć dlaczego złym cholesterolem. Nie ma złego cholesterolu, jest tylko dobry. Więc to, żeby było za dużo tego cholesterolu, to ja widzę rzadko w badaniach. Się te normy jakoś tam pozmieniały na przestrzeni czasu. Nie bardzo rozumiem dlaczego. Znaczy wiem, ale nie powiem. Natomiast cholesterol ponadto jest kanwą i bazą do tworzenia hormonów steroidowych. Bez hormonów życia nie ma. Całe nadnercza, narząd, który produkuje hormony stresu, no nie wyprodukowałby kortyzolu na przykład, bez którego my żyć nie możemy. Nieprodukowane by były hormony płciowe, bez których w ogóle nic nie ma. Więc proszę zobaczyć, jakie to jest ważne. Cała otoczka nerwów w mózgu potrzebuje także cholesterolu. To stąd takie duże ilości tam są potrzebne. I wreszcie nie wyprodukujemy witaminy D3, jeżeli nie będzie cholesterolu we właściwej ilości.
I wtedy no, BSD3 to jest jeden z trzech filarów życia, obok jodu i kwasów omega-3. Więc tak to wygląda mniej więcej z tymi tłuszczami nasyconymi. Oczywiście, że jeżeli my zrafinujemy te oleje, te tłuszcze nasycone, czyli ten olej kokosowy, czy rafinowy, czy palmowy, to one zaczynają być bardzo szkodliwe, bo tam się wsadza tyle różnych związków trujących, toksycznych, że się nie nadaje taki produkt do zdrowia. I wtedy, jak widzimy, że jest olej palmowy w jakichś tam słodyczach czy w czymś, to on jest niestety rafinowany i wtedy szkodzi. Oczywiście, to jest osobne zagadnienie, które ja bardzo dokładnie w książce tłumaczę. Natomiast te nienasycone kwasy tłuszczowe to są omega-3, omega-6, omega-9. Jedno nienasycone, gdzie jest tylko jedno takie wiązanie, które czeka na utlenienie. Do nich należy oliwa i awokado. Albo wielonienasycone, czyli te omega-3, 6, 9, prawda? I teraz te wszystkie omega-3, 6, 9, one stanowią taki system kontrolny co do kontroli zapalenia w organizmie. Metabolity tych tłuszczów, tych omega-3, 6, 9, służą do produkcji przez nas samych tak zwanych hormonów tkankowych. Bardzo skomplikowane zagadnienie i nie będę go tu poruszać. Powiem tylko, że ja robię badania, które oceniają te proporcje tych wszystkich kwasów w organizmie chorych, no, od kiedy jest dostępne w Polsce, czyli od około 6 lat. I powiem ze smutkiem i naprawdę to jest dla mnie niepokojące, że nikt jeszcze nie miał prawidłowego wyniku. Do mnie przychodzą co prawda chorzy, więc siłą rzeczy można się tego spodziewać. Nie badam zdrowych, więc nie wiem. Ale jak Włosi, którzy to badanie wykonują, prezentowali to w Polsce i zrobili tysiącom ludzi badanie, jak leci, zdrowy, chory, wszystko jedno, to 100% tych pacjentów, tych badanych, nie pacjentów, tylko badanych, miało zaburzenia w tych proporcjach. A jak są zaburzenia, to musimy mieć stan zapalny. Więc dlatego to jest takie ważne, jakie są proporcje pomiędzy tymi tłuszczami. I na przykład takie są mity. O, kwas arachidonowy to on wywołuje zapalenia, bo my za dużo produkujemy kwasu arachidonowego. I rzeczywiście, jak my patrzymy na wyniki badania tych kwasów tłuszczowych omega-3, to patrzymy, a stosunek kwasu arachidonowego do tego kwasu omega-3, który jest metabolitem omega-6, jak my dostarczymy te orzechy, różne pestki i tak dalej, do metabolitu omega-3, czyli to są na przykład pochodne albo z siemienia lnianego czy chia, albo z produktów morza, no to rzeczywiście tego EPA zawartego w rybach na przykład jest 20-25 razy mniej, a powinno być 1 do 1. I to tak jest powszechnie. Ale mamy dalej informację, że tego arachidonowego kwasu jest tyle, co trzeba. Czyli to nie nadmiar kwasu arachidonowego, tylko potężny niedobór tego omega-3 powoduje, że ta proporcja jest zaburzona i my musimy chorować. Musimy chorować. Także tak to mniej więcej jest. Takie mitologie są, że jak jemy dużo orzechów, to będziemy mieć zapalenie. No jak ono będzie zbalansowane dowozem omega-3, to będzie wspaniale, bo te kombinacje tych wszystkich tłuszczów, włącznie ze zwierzęcymi tłuszczami, którego w diecie powinno być między całej puli tłuszczów, powiedzmy, to one powinny stanowić około 15% plus minus, tak? A reszta to te, albo nawet trochę więcej. Ja uważam, że do 20%. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Wspomniała Pani o profilu żywieniowym, o badaniach profilu żywieniowym, profilu żywieniowego. Czy może Pani przybliżyć, o jakie badanie tu chodzi?
Ale to już powiedziałam tam. Profil żywieniowy, to znaczy ile węglowodanów, ile białek i ile Ale tłuszczu. tak, rozumiem, ale to badanie się gdzieś robi? W jaki sposób Tak, to się jest je robi? badanie, genetyczne, które bardzo dokładnie mówi, jak który pacjent, na przykład jeżeli chodzi o tłuszcze, to powiem tak przybliżę, że większość pacjentów tak ma między 21, co rzadko, procent, to jest mało tego tłuszczu, potrzebuje jego organizm, a 28, 7, 6, rzadko kiedy jest więcej. A ja osobiście mam powyżej 32% mieć tłuszczu, co się pokrywa z moim takim instynktownym zachowaniem przez całe życie, że ja całe życie pływałam w tłuszczu i wszyscy mówili, że umrę na miażdżyce, a tu jak widać nie ma tej miażdżycy. Czyli Ale to jest bardzo indywidualne. rozumiem, ale czy takie badanie można sobie zrobić, nie wiem, w każdej przychodni jak badanie No krwi? nie w każdej te badania się wysyła do Włoch. Aha, czyli to są jakieś specjalistyczne badania? Specjalistyczne badanie, tak, które nam bardzo dokładnie mówi o 137 różnych polimorfizmach, różnych obciążeniach genetycznych, różnych skłonnościach, predyspozycjach genetycznych do pewnych zaburzeń i tak dalej. No tam mamy takie informacje, których połowę co najmniej nie da się znaleźć w jakichkolwiek badaniach dostępnych. A Doskonałe badanie. rozumiem, a w jaki sposób można, nie wiem, nie, czy no, rozumiem, że przychodząc do pani na wizytę, to jedno, a w jakiś inny sposób można takie badania zamówić sobie? No Ktoś, ale kto no i co? mieszka w I potem Słupsku co z na tego przykład. badania, jak sobie człowiek zrobi i co z nim zrobi z tym wynikiem? Rozumiem, że trzeba Także to je po później prostu, to odszyfrować. potem trzeba je jakoś zinterpretować. Bo sam wynik to jest, no, to jest magia. Rozumiem. No. No dobrze, to idźmy dalej. Pani doktor, czym słodzić? No właśnie, opowiem taką rzecz na początku. Nie wiem, to wiele lat temu miałam przyjaciółkę, która miała dzieci, nigdy nie widziały cukru od urodzenia. Były zdrowe jak konie, pięciolatki takie mniej więcej. I były przyjęcie urodzinowe. I te dzieci przyszły do tej rodziny, która miała inne dzieci, i tam były ciasta z cukrem oczywiście. Z pszenicą, która jest najgorszym cukrem w ogóle, 100 razy gorszym niż cukier w cukiernicy. I te dzieci zjadły po kawałku ciasta i one traciły przytomność. Miały jakby drgawki, zataczały się, jakby były pijane. To proszę zobaczyć, co robi cukier. Tak? Cukier jest najgorszą substancją, która doprowadzi cywilizację ludzką do degeneracji. Na drugim miejscu są papierosy, na trzecim alkohol, potem narkotyki takie jak kokaina czy heroina, a ja jeszcze bym dorzuciła glifosat do tego. Więc cukier jest naturalnym uzależniaczem, który jest poza rozumem. Człowiek wie, że to szkodzi, ale to jest poza kontrolą rozumu. Naprawdę trzeba wielkiej świadomości i dużej dyscypliny, żeby się od tego oduczyć, co się da, ale jest to najtrudniej. To nawet przestać papierosy palić, czy alkohol przestać pić, który też zresztą wszystkie te rzeczy są jakby do końca uzależnienie jest, ale można się bez tego obyć, natomiast cukier jest przerażający. I teraz, jakie my mamy te cukry? Ja o tym piszę cały wielki rozdział w mojej książce. Są cukry proste i one są właśnie najgorsze, bo cukry złożone, takie jakie są w zbożach, w mąkach, w chlebach, w kluskach, to one się rozkładają wolniej i nie ma takiego strzału tej glukozy w krwi, na co mózg reaguje jakby śpiączką. Więc po takim jedzeniu mózg nie wie, co ma robić, jest otumaniony jakby, taki z mgłą. Ponadto takie olbrzymie ilości cukru to powodują nadreaktywność, jakąś wielką robotę trzustki, która musi ciągle produkować tą insulinę, żeby gdzieś ten cukier upchać. I ludzie w ten sposób tyją. I ludzie w ten sposób niszczą sobie wątroby. Następuje stłuszczenie wątroby, bo cukier powoduje stłuszczenie wątroby tak samo jak alkohol, a nawet gorzej. Proszę sobie wyobrazić. Więc cukier jest okropną rzeczą. I gdzie to jest? To jest cukier buraczany, który my w Polsce używamy.
Często pacjenci mówią, a ja to nie słodzę, ja tylko używam cukru trzcinowego. To jest to samo. Czyli każdy roślinny cukier, czy to będzie cukier kokosowy, czy cukier agawowy, czy cukier klonowy, czy cukier jakiś tam, prawda, trzcinowy, czy buraczany, to wszystko jedno. To są tak zwane cukry proste. Czyli one w takiej prawie, że gotowej konstrukcji znajdują się we krwi i atakują przede wszystkim mózg i wątrobę. Natomiast cukry złożone to są, a te jeszcze do prostych należą, owoce, więc nadmiar owoców wcale nie jest dobry. Nie ma nigdy nadmiaru warzyw, ale nadmiar owoców to jest, bo tam są też cukry proste. Tak? Ponadto w miodach jest też, są cukry proste, czyli jeżeli my jemy jedno jabłko, czy tam garsteczkę owoców jagodowych, to jest ok, ale jak my zjemy kilo jabłek, czy kilo czereśni, czy wie pan, jak to za dużo będzie, no to za dużo, to niezdrowo. Jak my zjemy 5 łyżek miodu w ciągu dnia, a nie łyżeczkę, no to będzie tak samo. Mało tego, że ten cukier powoduje cukrzycę, otyłość, takie złożone zespoły metaboliczne, to jeszcze na dodatek niszczy nam struktury białkowe nieodwracalnie i na trwale. Czyli jest to proces glikacji. Ja robię to rutynowo u każdego pacjenta i jestem przerażona. Większość ludzi ma już zniszczone struktury białkowe. I teraz jeśli te struktury białkowe żyją krótko, a krótko żyją większość naszych komórek, właściwie prawie wszystkie, no z wyjątkiem nerwowych, no i wielu innych jeszcze trochę, ale większość tych zwykłych komórek naszego ciała żyje krótko. Tak samo niektóre przeciwciała czy enzymy też żyją krótko. Pożyje tam kilka tygodni, kilka miesięcy, no 2-3 lata najwyżej i wyczerpuje swoją aktywność. I mamy takie zjawisko pod tytułem apoptoza, czyli takie cicha śmierć komórki. Ona idzie po cichutku na cmentarz, a my robimy sobie nowe struktury, nowe przeciwciało, nowy enzym, nowa komórka. Jeżeli przestajemy jeść cukier, a tamto poszło na cmentarz, które źle działało, bo było jakby zgrillowane tym cukrem, nastąpiła glikacja, czyli takie nieodwracalne połączenie cukru z białkiem, no to ta nowa już jest ok. Jak my nie jemy cukru, to ona działa prawidłowo. Ale gro naszej konstrukcji ciała, poza komórkami mięśniowymi, nerwowymi i komórkami serca oraz gruczołów dokrewnych, czyli tych, które produkują hormony, to są struktury kolagenowe. Czyli wszystkie opony w mózgu, wszystkie te przedziałki między komórkami mózgowymi, wszystkie tętnice, wszystkie żyły, wszystkie naczynia limfatyczne, cała skóra, oczy, część konstrukcji uszu, całe płuca, całe oprzyrządowanie stawów. Coś się tutaj mi wyłączyło, nie wiem, co ja zrobiłam. Nie, Słyszy mnie pan? Słyszę panią, wszystko jest okej. Okej. Co tam jeszcze? Jelita, wszystkie przepony. Później mamy nietrzymanie moczu na przykład. Jak całe życie jemy cukier, to flak się robi. Czyli ten kolagen, ta krystalina, ta elastyna, czyli te różne rodzaje kolagenów, jest ich z 8 sztuk różnych. Całe oprzyrządowanie stawów. To dlaczego ludzie, jak mają 80 czy 90, nie zbiegają ze schodów i nie idą sprężystym krokiem? Bo oni już ten kolagen przez całe życie zglikowali i to jest jak stara guma się rozciąga. Już nie wraca z powrotem do swojej poprzedniej formy. Tracimy sprężystość i elastyczność. W oczach robi się nam zaćma. To powoduje cukier poprzez glikację. Prawda? Więc jelita są wolniejsze, trudniej nam zrobić kupeczkę, nie trzymamy moczu, bo to są takie rzeczy. Ściana naczyń żylnych na przykład, które są w ogóle słabsze niż tętnicze. Jeżeli jest ten kolagen, który go tworzy, to naczynie się rozwlecze, to powstaje worek z tego naczynia żylnego, który nazywamy albo hemoroidami, albo żylakami. W tętnicach powstają tętniaki, które zagrażają życiu, prawda, jeśli w mózgu się zrobi, czy gdzieś w ważnych miejscach dla życia. Jelita wolniej pracują. Słyszy mnie pan? Tak, słyszę.
Jelita wolniej pracują. Płuca gorzej pracują na starość. Mamy krótsze oddechy. Nie możemy biegać tak jak młody, prawda? Bo sobie te płuca zniszczymy przez całe życie właśnie procesem glikacyjnym, o którym mało kto mówi. I mało ludzi ma tą świadomość, że cukier jest nie od parady na pierwszym miejscu jako najgorsza substancja niszcząca cywilizację ludzką, ale też od 60 lat ma ksywę pod tytułem Biała śmierć, bo to szybciej umieramy z tym cukrem. No Zarastają dobrze. nam naczynia i tak dalej. Więc natomiast te węglowodany złożone, czyli te zboża, które są też w ziemniaku, które są też w batacie, bananie, to one się rozkładają stopniowo i nie zalewają tak organizmu. Jest to wszystko spowolnione, jakoś wydłużone w czasie. I tym się różnią te dwa rodzaje cukrów. A jeszcze jak mówimy o słodyczach, to tam oprócz cukru to są jeszcze takie produkty jak jakieś tam zdegenerowane mleko, pszenica, która ma amylopektynę, najgorszy cukier na świecie. Dużo gorszy niż ten cukier. Więc jedząc produkty pszenne, bułeczki, chlebeczki, makaroniki, ciasteczka, to my sobie jemy cukru 10 razy więcej, niż gdybyśmy jedli łyżkami cukier z cukierniczki. Prawda? To pszenica najwięcej robi stłuszczenia wątroby i potem marskości wątroby. To jest gorsze od alkoholu i cukru normalnego, ta amylopektyna pszenicy. Osobny temat jest w książce poruszony. Ale następna rzecz z tym cukrem. Przemysł spożywczy dodaje prawie do wszystkich produktów produkowanych przez przemysł spożywczy, bądź częściowo obrobione, bądź całkowicie, z cukrem. Szynka z cukrem, konserwa pikantna z cukrem, rybna, tam cukier, wszędzie cukier. Już nie mówię o warzywnych czy owocowych konserwach. Oprócz konserwantów i 13 tysięcy różnych rzeczy dodawanych, których połowa jest naprawdę dla nas szkodliwa, to ten cukier króluje we wszystkim. W naszych domach też króluje pszenica i cukier. To dlatego jesteśmy otyli, to dlatego jesteśmy tacy nieruchomi, to dlatego mamy mgłę na mózgach i wiele, wiele innych problemów i sercowych, i krążeniowych, i wątrobowych, i tak dalej. Także mniej więcej w skrócie dużym to tak to wygląda z cukrem. A jak wygląda to ta nasza dieta, jeśli chodzi o mięso? Co, jakie mięso jeść? To znaczy tak, człowiek, są różne jakby warunki do tego, żeby w ogóle jeść mięso u różnych ludzi. Jest nas mniej więcej cztery gatunki ludzkie. I są tacy, no można je porównać trochę do zwierząt mięsożernych, i oni mogą tego mięsa jeść więcej, bo mają do tego genetyczne uwarunkowanie. A są tacy, którzy to mięso mogą jeść i to nie każde, broń Boże, raz na 2 tygodnie, raz na 10 dni, i wtedy dopiero są zdrowi. Także żaden człowiek nie ma konstrukcji zwierzęcia mięsożernego pełnego, tak jak mają to psy, czy lwy, czy inni mięsożercy, prawda? A ja każdemu pacjentowi od 50 lat proszę o zrobienie takiego 6-dniowego raportu żywieniowego. Proszę pana, to co ja widzę, co ludzie jedzą nieraz, to aż się płakać chce. Rano mięso, w południe mięso, wieczorem mięso. I to mięso, czyli to białko, jest połączone z kruchami, chlebami, z ziemniakami i tak dalej, czyli to połączenie, o którym rozmawialiśmy. Więc takie jedzenie musi człowieka uszkodzić. Więc co z tym mięsem? Jak już mówiłam, najgorszym mięsem jest wieprzowina. I pewne religie świata mięsa wieprzowego nie jedzą, co im dobrze na zdrowie wychodzi. A w Polsce co króluje? Świnia. A dlaczego by nie barany czy jagnięcina, bo to jest najlepsze mięso ze wszystkich mięs, to jest jagnięcina. Najlepsza. Ona ma takie cechy nie tylko tłuszczów zwierzęcych, ale także jakby tłuszczów roślinnych, czyli też są nienasycone kwasy tłuszczowe w tym mięsie. Więc genialna jest cielęcina, nie cielęcina, tylko jagnięcina. A my nic tylko na tych świniach. Dlatego ten naród jest taki schorowany głównie kardiologicznie i otyłość też nie wynika tylko z cukru, ale też z zakwaszenia, co już mówiliśmy wcześniej.
Z najgorszym mięsem jest wieprzowina. Wszystko mięso, co jest sztucznie wędzone, to samo, bo one są, mają takie, tam są azotany używane do tego sztucznego wędzenia, które w naszym organizmie ulega przemianie w nitrozaminy, a to są rakotwórcze związki. Więc ludzie jedzący wędliny na okrągło, no niestety oprócz różnych kilkunastu dodawanych tam substancji niekorzystnych, to jeszcze mają te azotany i azotyny, które mają w konsekwencji działanie rakotwórcze. Jest jeszcze jedno takie zjawisko z mięsem. Najwięcej znowu w wieprzowinie jest takiego w komórkach mięśniowych, czyli w mięśnie, jest taki kwas o skomplikowanej nazwie i podobny kwas my mamy w naszych kosmkach jelitowych i w naszych śródbłonkach naszych naczyń tętniczych. Jeżeli to mięso zalewa organizm, to nasz system immunologiczny, który się uczy sekwencji różnych obcych struktur, żeby sobie zapamiętał, że o to jest dobre i jak ja to zjem, to nie będę tego zwalczał. Ale jeżeli tego mięsa jest od rana do nocy, codziennie przez 30 lat, to może dojść do takiej sytuacji, że układ immunologiczny, cały ten system przestaje rozróżniać, który to jest kwas nas, a który jest mięsa obcego. I zaczyna zwalczać nasze. Podobny kwas, o tam się różni bardzo niewielką, niewidoczną różnicą dla takiego zalanego organizmu mięsem i wysyła przeciwciała, czyli całą armię obronną, do walki z tym obcym, a to jest nasze. I w ten sposób mamy autoimmunologiczne zapalenia jelit, bo to sam ten kwas jest tam w tych kostkach, albo autoimmunologiczne zapalenie naczyń, z czego najtragiczniejszą chorobą jest kłębuszkowe autoimmunologiczne zapalenie nerek, bo tam cały ten kłębuszek to są po prostu same naczynia. Ja daję tylko jeden przykład. Więc poza tym mięso zakwasza, jak już mówiliśmy. Więc przeciętny człowiek to, jak bardzo lubi mięso i należy do takich bardziej mięsożernych gatunków człowieka, no to powinien zjeść może dwa razy w tygodniu, może trzy. Ja należę do takich mięsożerców, ale jem tylko wtedy mięso, jak trafię na ekologiczne mięso. Innego nie dotykam nawet od 40 lat. Więc na szczęście w Polsce można dostać ekologiczne produkty, ale bo jeżeli chodzi teraz o mięso, czy ono jest ekologicznego, organicznego chowu, czy też jest z przemysłowego chowu, konwencjonalnego, czyli te zwierzęta dostają genetycznie modyfikowaną bazę paszy opartej na soi i kukurydzy genetycznie modyfikowanej, do której się dodaje antybiotyki różne. Dodaje się hormony wzrostu, żeby szybko. Taki kurczak, on za 4 tygodnie jest taki wielki, jak po 4 miesiącach normalny kurczak. On ani smaku nie ma, ani niczego, papierowy jest. Ale on jednocześnie człowieka truje, bo antybiotyki to jeszcze jest osobna historia. Czyli też zależy, jakie mięso jemy. Więc nawet jeśli mamy ekologiczne, to nie możemy codziennie jeść mięsa, bo nie ma takiego człowieka na ziemi, który to wytrzyma na co dzień. Musi zacząć kiedyś tam chorować. Najzdrowszy nawet. Więc z mięsem nie można przesadzać. Ale z kolei, to jest moja opinia i moje doświadczenie wieloletnie, że całkowicie bez białek, czyli tylko na roślinach, jeśli są ludzie, no to ja nie widziałam stuletniego takiego człowieka, który jest na tylko i wyłącznie na samych roślinach. To się nie da. Bo my nie jesteśmy roślinożęcami, nie mamy dwóch żołądków. Mamy inną strukturę enzymów trawiennych i tak dalej. Więc człowiek jest takim wszystkożercą, ale nie do końca. Czyli i to, i mięso, i rośliny, i strączki, i jajka, i ryby, i drób, i mięso. Czyli mniej więcej tego białka, jak mówiłam na początku, człowiek powinien zjeść nie więcej dorosły niż około 1 grama na kilogram wagi na dobę. A Polacy jedzą 10 razy więcej, 20 razy więcej. No to chorują. Prawda? Że z mięsami taka jest rzecz. Najlepsze mięso to jest mięso jagnięce i zdrowy drób, zwłaszcza indyk, a najgorsze jest wieprzowina. Pisze pani. No jeszcze gorsze są wędliny. Pisze pani w swojej książce Od lekarza do kucharza, cytuję, najgorzej jest zmianą nawyków. Wspomniała pani już na początku naszej rozmowy trochę o tych nawykach.
Ale czy ma Pani tutaj jakąś radę dla naszych słuchaczy? Jak z tymi nawykami złymi walczyć, jak wyrobić sobie nawyki prawidłowe, o których Pani mówi? No przede wszystkim trzeba się uczyć. Jak się nie zna zasad zdrowego żywienia, one są wypracowane przez naukę, przez doświadczenie, przez historię, przez ewolucję. Ja ujęłam wszystko w swojej książce, co dotychczas wykryto, odkryto i doświadczono. Jak się tego nie zna, to skąd wiemy, jak żyć, prawda? Co kupować, co z czym łączyć, jak go przygotować, co jaką ma wartość, co z czym połączyć w jednym posiłku, a z czego nigdy nie. No to się tego nie zrobi. I muszę powiedzieć, że coraz więcej jest świadomości ludzi zdrowych jeszcze, żeby coś poprawić, bo coś tam usłyszeli. Średnio chorzy najczęściej to lekceważą. Dopiero jak ktoś spadnie na samo dno i mu zagraża no, utrata życia albo kalectwo albo co, to wtedy rzeczywiście osiągają wszystko, bo nie ma chorób nieuleczalnych. Każdej choroby można zawrócić. No, chyba że jest nowotwór z 30 przerzutami, już nie ma żadnej tkanki wolnej, no to już się jest na przegranej. Ale nawet jak ktoś ma nowotwory, a zrobi wszystko, naprawi, co sobie zepsuł, to może z tego wyjść. Wszystkie choroby są w pewnym stopniu do cofnięcia. Więc nawyk to jest program, który mamy od dzieciństwa. I teraz mam takie przykłady. Dziecko jest chore i mama chce mu zmienić nawyk. Sama go źle nauczyła. Dziecko ma 7 lat i weź tu teraz powiedz takiemu dziecku, że ono ma nie jeść bułeczki. Jak ona taka dobra. Ale babcia daje dziecku pokryjomu słodycze albo jedzenie, którego nie powinien jeść. Bo babcia nie ma świadomości. Bo babcia kiedyś, jak jadła pszenicę starej odmiany, to ona nie była ta pszenica taka szkodliwa, więc babcia może nie rozumieć, a dlaczego to tak jest. A ponieważ ja pamiętam swoje dzieciństwo. W czasie wojny, po wojnie nie było tego mięsa i tej pszenicy na co dzień. To było od święta. Więc ludzie się na co dzień nie niszczyli. Nie było tak, że ja wejdę do sklepu i się martwię, że znowu kupię zatrute jedzenie, bo wszystko było dobre, wszystko było organiczne. A my dzisiaj polujemy, jak człowiek z epoki kamienia, polujemy na zdrowe jedzenie. To w tym sensie ta presja środowiska często nie pozwala na zmianę nawyku. Tam, gdzie cała rodzina to akceptuje, bo ma jednego chorego, to łatwiej przychodzi takiej rodzinie, a jeszcze jak jest wsparcie babci świadomej czy znajomych, no to świetnie. Ja to zrobiłam coś takiego lata temu, jak jeszcze mieszkałam w Stalowej Woli i tam działałam. Próbowałam znajomych moich przekonać, że dlatego chorują, bo to, tamto i owamto, prawda? Żeby zmienili to swoje jedzenie. To oczywiście nikt nie wierzył i się leczyli jakimiś sterydami i tak dalej, co do niczego nie prowadziło, tylko do pogorszenia jeszcze zdrowia. W końcu pomyślałam sobie, to ja zrobię przyjęcie z jakiejś okazji, nie powiem im, co dostali, żeby to naśladowało kotleta, paszteta, torty, tamtoś mam to, ale żeby ono było zrobione zgodnie z zasadami i z produktów, które są zdrowe. Więc proszę pana, wszyscy zjedli to, okruszka nie zostało. Ja mówię, no to teraz zgadnijcie, a co to było to, czy tamto, a z czego był ten tort? No to nikt oczywiście nie zgadł, tylko mówi, zawsze jak zjem ciasto, nie, nie będę, bo ja się potem źle czuję. Ja mówię, ale spróbuj. Zjedli ten tort, jeszcze się oblizywali i mówią, świetnie się czuję. I dopiero ja wtedy im wyjawiłam, że z czego to było zrobione. Bo oni mówią, że a jak zdrowe, to niesmaczne. Co jest takim mitem rzucanym też bezpodstawnie. A więc, no widzicie? Wtedy przekonałam tych moich znajomych do tego, żeby zmienili to życie. Więc czasami jest to przykład, czasami jest to usłyszenie czyjegoś wykładu, przeczytanie jakiejś książki, przeczytanie jakiegoś postu mądrego. Ale przede wszystkim to człowiek musi wiedzieć, bo jak nie wie, to zawsze zrobi źle. Ja wiem na podstawie mojej długiej praktyki, 57 lat jestem lekarzem, więc pacjentów nawet stać na zrobienie nawet najbardziej kosztownych badań, wszystko cacy, wiedzą jak to jest. I potem tak, albo nie chce im się zacząć, bo to trzeba rewolucję zrobić w swoim życiu. Wszystko na głowie, wszystko nie tak.
Albo jak już bardzo byli chorzy, to zaczną zrobić. Jak im się poprawi, rzucają wszystko i wracają do swoich nawyków. Tu jest największa pułapka. Więc albo mieć takiego człowieka jak ja, ale ja nie jestem od później podtrzymywania tego, bo trzeba by było mieć kolejkę nie wiem na ile lat, tylko od rozwiązywania problemu, a potem już pacjent sobie musi radzić sam. Dlatego ja piszę te książki, dlatego jest tyle moich filmów na YouTubie, czy tam na tym Silver TV, czy w tej chwili u pana w waszej organizacji. Idzie się tylko da. Ja nie odmawiam nikomu wykładu, wiedzy, dzielenia się i tak dalej. To jest moja misja, odkąd ja coś tam się dowiedziałam. Także to nie jest takie proste zmienić nawyk, ale się da. Ja byłam bardzo ciężko chora przez 20 lat. Ale jak ja wróciłam z zagranicy, gdzie zobaczyłam, jakie głupoty wyprawiam, jak my w ogóle żyjemy, ci Polacy, to zrobiłam z dnia na dzień kompletną rewolucję. Się ucieszyłam, czyli podeszłam pozytywnie do tego, że ja coś się dowiedziałam i że ja mogę być zdrowa. I tak powstała moja pierwsza książka w 1992 roku, Jak dobrze żyć bez świądu skóry. Czyli pozytywnie do tego podeszłam. Bo są takie reakcje. Ja bez pszenicy to nie mogę żyć. Nie, to się nie da. A to nie. A to tam. To jest takie podejście negatywne. A my funkcjonujemy na dwóch obszarach i tak jest zbudowany nasz układ nerwowy, że mamy pewien rodzaj świadomości, czyli zgodne z naszą wolą się coś dzieje, prawda? I mamy cały system podświadomości. To są reakcje i zdarzenia w naszym organizmie niezależne od naszej woli. Bo czy my każemy bić sercu, a teraz stanie, a teraz przyspiesz? Nie, on se robi tak, jak organizmowi potrzeba. I to jest kierowane przez podświadomość, prawda? W najszerszym tego słowa znaczeniu. Czy że ma się odbyć jakaś tam produkcja energii w mitochondriach? To my do tego nic nie mamy naszą świadomością. My nic nie rozkażemy organizmowi. Podświadomość tym rządzi. Jeżeli my świadomie wypowiadamy taką myśl, nie da się, to mi się nie uda. To się nie uda. A jak ja powiem, co, no to nareszcie wiem, okej, to ja teraz do roboty. To zupełnie inaczej jest ta gra myślowa pomiędzy podświadomością a świadomością mózgową. Tu jest też pies pogrzebany. A ja mam różnych pacjentów i to widzę, że ci świadomi ludzie, aż im się oczy błyszczą. Oni często się wzruszają, płaczą nawet. Boże, nie wiedziałem, tyle lat zmarnowałem, tyle pieniędzy wywaliłem. A ja tu na leki prawie co nie daję. Głównie to są badania. Czasami jest potrzebny w ciężkich przypadkach jakiś kosztowny suplement specjalny i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, wystarczy przez każdą dziurę zaglądnąć w tym organizmie. Po to jest ten wywiad, który trwa z 1,5 godziny, żebym ja wszędzie zaglądnęła, do tyłu i do 3 pokoleń do tyłu. To ja wszystko o tym człowieku wiem. A jak jeszcze będę miała takie czy inne badania, to tajemnic na ogół nie ma. Pewnie, że jeszcze wiele nie wiemy. Ale na dzisiejsze czasy, im więcej wiem, tym bardziej mogę jakiś plan leczniczy temu człowiekowi zaoferować. I jeżeli on za tym podąży, a to będzie zdrowy. Ale proszę Państwa, ode mnie zależy zaledwie 10% sukcesu. 10, słownie 10. A od pacjenta 90%. Czyli to nie w moich rękach leży powrót do zdrowia. Chorobę sobie robi pacjent sam albo jego rodzic i sam musi z niej wyjść pod moim kierownictwem. A pani doktor, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w tematach, o których rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? A ja wiem, jest tak dużo, że nawet trudno mi powiedzieć jakiegoś jednego głównego. Na przykład, często, no teraz mi tak przychodzi do głowy coś takiego. Proszę zobaczyć, jak dużo mamy wad płodu, zaburzeń w ciąży, poronień, martwych porodów, kłopotów przy samym porodzie, kłopotów ze zdrowiem dzieci, wiecznie chorujących, wiecznie na coś narzekających, nadpobudliwych i tak dalej, itd. Mnie jeszcze nikt nie zapytał, co jest tego przyczyną. A główną przyczyną jest niedobór jodu. Ale też nikt, słownie nikt, nie bada wysycenia jodem organizmu matki ciężarnej.
A to jest strasznie ważne, to się zaczyna nasze życie w ten sposób. Bo w życiu płodowym, już w drugim miesiącu życia płodowego, jeszcze nie wyglądamy jak człowiek. A już się zaczyna organizować grasica, czyli prezes układu immunologicznego, bo ona ma tą odporność budować już w życiu płodowym. I drugi narząd, czyli tarczyca, która produkuje koks do mitochondriów, żeby produkowały energię. Bo po co jest jod i energia? Żeby się mózg w płodzie rozwijał. Bo tym się różni od zwierząt, że my się rodzimy wielka głowa, mały tułów. Bo nam jest potrzebny przede wszystkim mózg, który nas odróżnia od świata zwierzęcego. Nikt tych badań kobietom ciężarnym nie robi. Owszem, dostają jakieś tabletki z jodem na oko, co wystarczy na to, żeby ona nie miała jakichś wielkich problemów, ale jak tego nie wystarczy, a płód od niej to zabierze, to ona wpada w co? W ciążową niedoczynność tarczycy. No i co dostaje? Sztuczny hormon. No i się wszystko zaczyna walić. To już nie chcę w to wchodzić, co dalej się dzieje, ale jest to bardzo niekorzystna sytuacja. Więc myślę, że to chyba jest taka najbardziej bolesna sytuacja, o którą mnie nikt nie pyta, a jak ja to przekazuję i mówię, to często jest to przyjmowane z niedowierzaniem, prawda? A ja przecież biorę tabletkę, która jest tam 200 mikrogramów czy 150 mikrogramów jodu. To co to jest? To jest tyle, żeby nie było wola w tarczycy matki. Ale w ciąży matka musi dowieść jodu na dwoje, na jej życie, bo ona musi karmić, mieć energię do tego i dla dziecka, które jeszcze w płodzie, już w czwartym miesiącu tarczyca pracuje na full jak stary chłop, czyli już produkuje hormony dla siebie, żeby dojrzewał mu mózg i żeby było sprawnie do końca ciąży i żeby był świetny poród i żeby dziecko miało odruch ssania wypracowany i żeby w ogóle wszystko dojrzewało. To myślę, że to jest najbardziej bolesny element i w ogóle sprawa takiego rozmaicenego żywienia. Bo ludzie nie wiedzą, po co jedzą, tak bym powiedziała. Że to jest ciągła odbudowa, codzienna odbudowa. I muszą być, jak domu nie zbudujemy, jak czegoś zabraknie w tym planie materiałów budowlanych, to my jesteśmy ciągle takim placem budowy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Danuta Myłek, doktor nauk medycznych, specjalistka w zakresie alergologii, dermatologii. Autorka książki Od lekarza do kucharza. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło. Mam nadzieję, że się przyda to Państwu do może zmian w swoim życiu. Dziękuję. Z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!